Agnieszka Gruszewska, Przymierze Miłosierdzia, Olsztyn. Mamy dzisiaj 30 czerwca, przepiękny dzień. Zapraszam Was do tego, abyśmy przeżyli go na chwałę Bożą. Pochylimy się dzisiaj nad Ewangelią według świętego Mateusza, rozdział 8, wersety od 23 do 27. Na początku zapraszam Was wszystkich, abyśmy się wspólnie pomodlili do Ducha Świętego, prosząc tym samym, aby uzdolnił nas do przyjęcia Słowa Bożego. Duchu Święty, ja Ciebie proszę tu i teraz, przyjdź do każdego z nas, dotykaj naszych serc, otwieraj nasze uszy na to, aby były zdolne usłyszeć to, co Pan Bóg dla nas dzisiaj przygotował. Otwieraj nasze serce na przyjęcie Twojego Słowa, na przyjęcie Słowa Bożego. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoją mocą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy wszedł do łodzi, podążyli za nim jego uczniowie. Zerwał się wtedy sztorm na jeziorze, tak, że łódź zalewały fale. On tymczasem spał. Zbliżywszy się, obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. Odpowiedział im: Dlaczego przerażeni jesteście małej wiary? Potem wstał, upomniał wichry i jezioro i nastała wielka cisza. Zdziwieni ludzie mówili: Kim on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? Jezus wsiadł do łodzi, a wraz z Nim Jego uczniowie. Uczniowie zrobili pierwszy krok wiary. Można powiedzieć, że tym samym w jakiś sposób zaufali Jezusowi. I nagle rozpętuje się burza. Święty Mateusz używa tutaj słowa greckiego seismos. To słowo służyło do określenia jakiejś ogromnej nawałnicy, wręcz trzęsienia ziemi, można nawet powiedzieć, że swojego rodzaju kataklizmu. I uczniowie proszą o cud. I Jezus tego cudu dokonuje, ale najpierw odwołuje się do ich wiary. I te słowa bardzo mocno dzisiaj dotykają mojego serca. Jaka jest tak naprawdę wiara uczniów Jezusa? Tym samym jaka jest moja wiara? Na początku uczniowie zaufali Jezusowi, bo wsiedli do tej łodzi, ale w momencie, kiedy następuje jakieś niebezpieczeństwo, następuje jakiś trud, oni przerażeni, ich wiara się chwieje, zostaje zachwiana. Możemy sobie wyobrazić szalejącą burzę, nawałnicę, wręcz taką bardzo mocną i nagle cisza. Jedno słowo Jezusa, ale słowo, które ma moc. Słowo Jezusa ma moc. Na słowo Jezusa następuje cisza. Chwyć się dzisiaj tego słowa Jezusa. Chwyć się dzisiaj słowa z mocą. Chwyć się słowa, którym jest Jezus Chrystus. Chwyć się samego Jezusa Chrystusa. Może masz w swoim życiu jakieś burze, może przebrzywasz jakieś trudy, cierpienia. Różne fale mogą zalewać nasze życie, nasze serce. Może to być trud, może to być cierpienie, może to być smutek, ból, jakaś słabość. Ale dzisiaj Jezus chce wejść do łodzi Twojego serca. Chce uciszyć, uspokoić najgorszą i najtrudniejszą nawałnicę. Jezus chce Ci dać pokój. Jezus chce, abyś Mu zaufał. Abyś chwycił się tego Jego Słowa z mocą. Abyś chwycił się Jezusa Chrystusa tak mocno i Mu zaufał. Wiele razy gdzieś dotykamy jakichś trudnych sytuacji. Może czasami jest nam ciężko zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, ale chwyć się mocno Jezusa. Dzisiaj zastanów się, czy Ty jesteś już na łodzi Jezusa. Co jest Twoją największą burzą? Co jest Twoją nawałnicą? Postaraj się rozpoznać to i zaproś tam Jezusa, aby mógł uciszyć Twoją burzę. Zapraszam teraz do takiej krótkiej modlitwy zawierzenia Jezusowi naszej burzy naszego życia.
Panie Jezu, ja Ciebie proszę tu i teraz, przyjdź do każdego z nas, dotykaj naszych serc, pomóż nam rozpoznać, co tak naprawdę jest naszą największą burzą, pomóż nam zaufać Ci do końca, pomóż nam tak mocno chwycić się Ciebie, chwycić się Twojego Słowa z mocą, pomóż nam otworzyć się na Twoje Słowo z mocą, uciszaj burzę naszego serca, abyśmy mogli z wiarą przylgnąć do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Życzę dobrego dnia. Do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.